dyplomatycznych na rzecz trwałego pokoju w Europie. To nie jest nasza wojna. Wszędzie tam, gdzie pojawia się wojsko amerykańskie, gdzie pojawiają się Amerykanie, wszędzie tam są łzy i cierpienie, tam leje się krew. Oni nigdy nie walczą u siebie, oni walczą z dala od swojego domu. Tak, to nie nasza wojna. 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 Nie Rosjanin mi wrogiem. Nie Ukrainiec, ani Białorusin, ani Niemiec. Tylko władza, nie rząd zainstalowany w każdym państwie, którzy nie służy ludziom, tylko banksterom tego świata. NWO, WHO, NATO, Unia Europejska, WON. Przyjdzie czas, osądzimy was. 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 Umierają ludzie. Na wschodzie płaczą matki żołnierzy rosyjskich, płaczą matki żołnierzy ukraińskich, młodych ludzi. Ja też jestem matką, mam 4 dzieci, mam 2 synów w wieku poborowym i zrobię wszystko i nie pozwolę, aby stali się mięsem armatnim w tej nieuczciwej, fałszywej wojnie, wojnie o amerykańskiego dolara. Jan Kesi, do domu! Jan Kesi, do domu! Jan Kesi, do domu! Jan Kesi, do domu! Go home, Miami, go home! Witam was, kochani! Przyjechaliśmy tutaj z Małopolski wspierać was, kamratów. Sami kamratami nie jesteśmy, ale dlatego, że wy kiedyś wspieraliście nas, to my wspieramy dzisiaj was. I o to tutaj chodzi. Słuchajcie, nasz ruch 16 postulatów jest ruchem oczywiście politycznym i społecznym, ruchem oddolnym, ruchem konserwatywnym, prawicowym, o charakterze narodowym. Bo wiemy dzisiaj, że Polacy, patrząc na partię i na partyjnictwo, mają tego dość. Oni chcą działać społecznie, oni chcą działać w swoich małych ojczyznach. I o to tutaj chodzi. My musimy coś zmienić. Jest szansa, możemy działać. A teraz chodzi o wojnę. Opowiem tak. Ja widzę wśród was odważnych ludzi. My nie jesteśmy pacyfistami. My, jak przyjdzie godzina W, na pewno staniemy w obronie ojczyzny. W obronie naszej ojczyzny! Nie tej pisowskiej, nie tej polowskiej, tylko naszej prawdziwej ojczyzny. My nie jesteśmy tchórzami, ale my tu przyszliśmy zaprotestować, żeby naszego patriotyzmu nie wykorzystano w tej brudnej wojnie, bo to jest wojna między dwoma systemami. To jest rozgrywka międzynarodowa, w której kto krwawi? Ukraina! My nie możemy się tak ściągnąć w tą zabawę, bo nasi chłopcy są więcej warci. Dlaczego tak jest? Dlatego, że dla Ameryki ta wojna jest najtańsza. Nie wracają amerykańscy żołnierze w metalowych skrzyniach. Tylko za pieniądze. Kto inny ginie? Dlatego jeszcze raz przypomnę. My nie możemy dać się wciągnąć w tą wojnę. Ale jeżeli będzie trzeba, to my staniemy w obronie naszej ojczyzny. W naszych granicach. Jeśli chodzi o przybyszy. O naszych gości. My jesteśmy w Polsce gospodarzem. I na naszych warunkach przyjmujemy gości. To my musimy decydować, co komu dać.
Dziękuję bardzo za uwagę. Ciao, kamraci! Ciao!